Pochwalony Jezus Chrystus, ósmy dzień naszej nowenny z osobą świętego Józefa. Zatrzymajmy się dzisiaj przy pracy. Praca, która jest dla świętego Józefa i dla wszystkich ważnym zadaniem, ważną częścią życia, częścią dnia, czasem jakimś powodem zmartwień, troski, zwłaszcza jeżeli chodzi o utrzymanie rodziny. Jest też wielkim wyzwaniem, żeby odkryć zamysł Pana Boga, żeby praca rzeczywiście stawała się czymś, co nas do Boga prowadzi. Jak popatrzeć na to doświadczenie w życiu świętego Józefa? Najpierw wydobądźmy tę prawdę z Księgi Rodzaju, gdzie Pan Bóg daje człowiekowi stworzony przez siebie świat i powierza mu zadanie troski o to. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Człowiek może rozwijać to, co Pan Bóg stworzył, uszanować, rozwinąć ogród, który jeszcze do tej pory, gdy nie było nikogo, kto by kopał rów, nie mógł się tam rozwijać. Ale kiedy człowiek pojawia się na świecie i potrafi o to zadbać, poświęca swoją pracę, świat staje się coraz piękniejszy. Jest piękny, kiedy wychodzi z rąk Boga i człowiek może z tym pięknem współpracować. Czyni je to piękno jeszcze bardziej pożytecznym, jeszcze bardziej korzystnym, jeszcze piękniejszym. Warto by pamiętać o tym, że praca, którą Pan Bóg nam powierza, praca, która jest naszym codziennym zadaniem na dni powszednie, jest takim działaniem, które wypełnia nasze powołanie. Dobrze jest pracować, dobrze jest dbać o to miejsce, w którym mieszkam. Dobrze jest dbać o to, co się niszczy, psuje, ale także o to, co może być rozwinięte. To jest niesamowicie inspirujące. Pamiętam taką krótką rozmowę, którą przed laty odbyłem z moją mamą na temat uprawiania jakichś roślin w pobliżu domu, gdzie wtedy byłem w Trzebini. Bardzo mnie do tego zachęcała. Mówiła, że będę miał z tego bardzo dużo radości, chociaż ta przestrzeń tej uprawy jest chyba najmniejsza z możliwych. To nie doniczka, co prawda, ale niewiele miejsca. Ale rzeczywiście to prawda. Praca daje radość. Praca, której owoce widać, daje radość. A ten religijny aspekt pracy to więcej niż satysfakcja. To wypełnienie powołania, jakie Pan Bóg nam daje. To praca na Bożą chwałę. Bardzo ważne, żeby ten aspekt pracy towarzyszył nam. Ale praca to także droga uświęcenia. Zwykłe czynności, zwykłe obowiązki, może czasem związane z tym właśnie, żeby coś naprawić, są takim cierpliwym działaniem, które jest naszym zadaniem, które podejmuję dlatego, że to jest moja rola. Walczymy tu czasem z lenistwem, czyli to nie może zaczekać, może ktoś inny to zrobi, może się samo coś naprawi, albo ktoś inny to zauważy i to nie będzie już moim zadaniem. Potrzebujemy wtedy na pewno takiego przekraczania siebie, żeby móc służyć nie tylko dla siebie, dla tych, którzy są obok mnie, żeby mogli z tego korzystać. Pan Bóg daje mi to zadanie, żeby mnie także rozwijać. Bo kiedy mam do obmyślenia, do wykonania jakieś zadanie, bardzo często robię to po raz pierwszy. Uczę się czegoś, dopiero się dowiaduję. Ale to bardzo piękne, kiedy mam nowe umiejętności, mam jakąś nową wiedzę, prostą lub bardziej skomplikowaną. Otrzymałem talenty, które mam pomnażać. I stanąć przed Bogiem właśnie z tym naręczem talentów, które przyniosły swoje owoce. Prośmy o to, by pracować z radością, by pracować dla Boga, dla Stwórcy, by służyć Jemu, by oddawać Mu to, co nam dał, oddawać Mu chwałę, pracować tak, żeby świat był jeszcze piękniejszy, bardziej uporządkowany. Święty Józefie, jesteś patronem tych, którzy pracują. Módl się za nami.